Mięśnie głowy. Mięśnie głowy możemy podzielić na trzy grupy. Jedną stanowią mięśnie wyrazowe, związane z ruchomością skóry. Przyczepiają się one przynajmniej jednym swym końcem do powierzchni wewnętrznej skóry. Druga grupa mięśni powoduje ruchy żuchwy. Przyczepiają się z jednej strony do czaszki, a z drugiej do żuchwy. Grupę trzecią tworzą mięśnie języka, gałki ocznej i narządu przedsionkowo-ślimakowego. Te ostatnie ukryte są w głębi kości skalistej. Z mięśniami tej grupy zapoznamy się przy opisie przewodu pokarmowego i narządów zmysłów. Mięśnie sklepienia czaszki, czyli mięsień na czaszce. W sklepieniu czaszki leży szerokie, płaskie i cienkie rozcięgno, tak zwany czepiec ścięgnisty, który do przodu i do tyłu łączy się z parzystymi brzuszcami mięśnia potyliczno-czołowego, potylicznym i czołowym, natomiast na bocznej ścianie czaszki leży mięsień skroniowo-ciemieniowy, który przechodzi w boczną część czepca ścięgnistego. Czepiec ścięgnisty tworzy wspólne rozcięgno dla mięśnia potyliczno-czołowego i mięśnia skroniowo-ciemieniowego. Oba te mięśnie obejmujemy nazwą mięśnia naczasznego. Mięsień potyliczno-czołowy. Brzusiec potyliczny. Jest mięśniem parzystym, kształtu czworobocznego. Jest on bardzo cienki, położony w części tylnej głowy tuż pod skórą. Rozpoczyna się on na bocznych 2/3 częściach kresy karkowej, najwyższej i zachodzi na wyrostek sutkowaty. Stąd włókna mięśniowe kierują się ku górze i kończą się, przechodząc po krótkim przebiegu we włókna czepca ścięgnistego. Brzusiec czołowy, również parzysty, położony na części przedniej czaszki, jest mięśniem czworobocznym, bardzo cienkim. Rozpoczyna się on na skórze brwi i gładzizny, poza tym przenika we włókna niżej położonych mięśni. Włókna biegną ku górze i na wysokości guzów czołowych kończą się, przechodząc we włókna czepca ścięgnistego. Oba brzuszce czołowe ograniczają leżące między nimi długie, trójkątne pole wierzchołkiem skierowane do gładzizny, które odpowiada dawnemu ciemiączku przedniemu. W obrębie tego trójkąta owłosienie utrzymuje się dłużej niż na powierzchni mięśnia. Mięsień skroniowo-ciemieniowy jest mięśniem szczątkowym. Rozpoczyna się on na czepcu ścięgnistym, kończy zaś na powierzchni wewnętrznej chrząstki małżowiny usznej lub też również na czepcu ścięgnistym, nie dochodząc do małżowiny. Mięsień ten w całości lub częściowo odpowiada mięśniowi usznemu górnemu, o którym jeszcze będziemy mówić. Czepiec ścięgnisty, zwany też rozcięgnem naczasznym, jest to cienka, mocna błona ścięgnista, złączona luźno z okosną, natomiast bardzo ściśle ze skórą głowy. Skalp Indian składa się ze skóry głowy i czepca. Czepiec ścięgnisty może być zawsze biernie przesuwany do przodu i do tyłu, czynnie natomiast w wyjątkowych tylko przypadkach. Małpy bardzo wydatnie poruszają skórą głowy, przy czym włosy na czepcu ścięgnistym pod wpływem brzuszca czołowego są poruszane do przodu, natomiast pod wpływem brzuszca potylicznego do tyłu. W warstwie przesuwalnej między okosną a czepcem ścięgnistym sprawy ropne czy wylewy krwawe z łatwością mogą się szybko szerzyć. Oba brzuszce mięśnia potyliczno-czołowego, potyliczny i czołowy, kurczą się zawsze równocześnie. Czynne pociąganie skóry głowy i czepca ścięgnistego do tyłu pod wpływem brzuszca potylicznego jest możliwe tylko wyjątkowo u poszczególnych osób. Jednak mięsień ten, dzięki swemu napięciu spoczynkowemu, rzadziej skurczowi, ustala położenie czepca na sklepieniu czaszki. Czepiec staje się wtedy dla brzuszca czołowego punktem stałym i brzusiec czołowy, kurcząc się, unosi brwi do góry oraz wytwarza na czole poprzeczne fałdy. Jest on antagonistą mięśnia podłużnego, który w okolicy gładzizny pociąga skórę ku dołowi i wywołując u nasady nosa między brwiami głęboki fałd poprzeczny, nieraz wypukły ku dołowi. Brzusiec czołowy jest właściwym i przeważnie jedynym mięśniem, który wywołuje fałdy poprzeczne na czole człowieka, czyli zmarszczki. Jest on przy tym antagonistą zespołu trzech mięśni: okrężnego oka, marszczącego brwi i podłużnego. Jeżeli na starość dźwigacz powieki górnej jest osłabiony, brzusiec czołowy współpracuje z nim, pociągając powiekę i brwi ku górze. Mięsień ten nadaje twarzy wyraz uwagi. Widzimy to nieraz na portretach i rzeźbach wybitych starszych ludzi. Fałdy czoła są osobniczo bardzo zmienne w zależności od grubości skóry. Mogą być liczne i cienkie lub nieliczne i grube. W znacznym stopniu przyczyniają się do osobniczej budowy twarzy, szczególnie w starszym wieku, kiedy są ustalone.
Brzuszec poteliczny jest unaczyniony przez tętnicę poteliczną odchodzącą od tętnicy szyjnej zewnętrznej. Brzuszec czołowy przez tętnicę nadoczodołową i nadbloczkową. Jeżeli chodzi o unerwienie, to brzuszec poteliczny jest zaopatrzony przez gałąź poteliczną nerwu usznego tylnego, natomiast brzuszec czołowy przez gałęzie skroniowe nerwu czaszkowego siódmego. Mięśnie otoczenia szpary powiek. Do tej grupy należą mięsień okrężny oka, mięsień marszczący brwi i mięsień podłużny. Mięsień okrężny oka jest mięśniem płaskim, eliptycznym, położonym w powiekach i ich otoczeniu. Składa się on z trzech części. Część oczodołowa, najsilniejsza, stanowi odcinek obwodowy mięśnia, okrąża dookoła wejście do oczodołu, zachodząc na czoło, skroń i policzek. Dośrodkowo od niej znajduje się część powiekowa. Jest ona zbudowana z włókien cieńszych i bardziej bladych od poprzednich. Przebiega w powiece górnej i dolnej. Część łzowa jest najmniejszą częścią mięśnia, położoną najgłębiej do tyłu od woreczka łzowego. Stanowi ona odcinek części powiekowej. Część oczodołowa rozpoczyna się na odcinku przednim ściany przyśrodkowej oczodołu, mianowicie na wyrostku czołowym i grzebieniu łzowym przednim szczęki oraz na odnodze przedniej więzadła powiekowego przyśrodkowego. Więzadło powiekowe przyśrodkowe jest to mocne pasmo łącznotkankowe, wyraźnie wyczuwalne w przyśrodkowym kącie oka i wyraźnie występujące pod cienką skórą, przy pociąganiu w bok bocznego kąta oka. Więzadło to obejmuje woreczek łzowy, przyczepiając się obu swymi końcami do grzebieni łzowych przedniego i tylnego. Przymocowuje ono tarczki powiek do kości. Przeważająca część włókien mięśnia okrąża dookoła wejście do oczodołu i kończy się powracając na miejsce swego początku. Włókna tej części krzyżują się z włóknami brzuszca czołowego, mięśnia poteliczno-czołowego i mięśnia marszczącego brwi. Włókna przyśrodkowego, górnego odcinka, biegną nieco rozbieżnie i skośnie do góry od skóry przyśrodkowej części brwi, wytwarzając tzw. mięsień obniżający brwi. Wreszcie trzecia część włókien obwodowych odcinka dolnego mięśnia oddziela się po stronie bocznej od włókien okrężnych i kieruje się skórnie, skośnie ku dołowi i do skóry policzka. Część powiekowa występuje w postaci łukowato przebiegających pasm, z których jedne biegną w powiece górnej, drugie w dolnej. Pasma te tworzą cienką warstwę mięśniową, która od przodu pokrywa łącznotkankowe płytki, tzw. tarczki powieki górnej i dolnej. Włókna tej części mięśnia rozpoczynają się na górnym lub dolnym brzegu więzadła powiekowego przyśrodkowego, a kończą na więzadle powiekowym bocznym, przytwierdzając tarczki do brzegu bocznego wejścia do oczodołu. Część łzowa występuje w postaci małej, prostokątnej blaszki położonej do tyłu od woreczka łzowego. Włókna mięśniowe rozpoczynają się na grzebieniu łzowym tylnym kości łzowej i na woreczku łzowym, skąd częściowo krzyżując się, biegną w obręb powiek i kończą się jako część rzęskowa na wolnym brzegu powieki górnej oraz dolnej. Włókna te sięgają do bocznego kąta oka. Część oczodołowa pociąga brwi w kierunku gładzizny oraz ku dołowi i pomaga przy silnym zamykaniu szpary powiek, zaciskaniu powiek. Może ona nadawać twarzy wyraz głębokiego zamyślenia, jest antagonistą brzuszca czołowego mięśnia podeliczno-czołowego. Skurcz wyłącznie części górno-przyśrodkowej tego mięśnia, czyli mięsień obniżacz brwi, powoduje załamanie się brwi pod kątem. Część przyśrodkowa brwi, czyli głowa brwi, zostaje wówczas obniżona. Część powiekowa powoduje spokojne zamykanie szpary powiek, a także wspólnie z dźwigaczem powieki górnej mruganie. Ruchy te odbywają się w ten sposób, że powieka górna opada, a powieka dolna unosi się. Powieka górna opuszcza się także pod wpływem własnego ciężaru, natomiast podnosi ją dźwigacz powieki górnej, który leży wewnątrz oczodołu i ze względu na swe pochodzenie należy do mięśni gałki ocznej. Część łzowa dzięki swym przyczepom do woreczka łzowego, kurcząc się, rozwiera go, wchodzi więc w skład mechanizmu odpływu łez. Część rzęskowa powoduje przyleganie brzegów powiek do gałki ocznej, dzięki temu łzy w zwykłych warunkach nie wyciekają i w wyniku działalności części powiekowej mięśnia okrężnego są kierowane do tzw. punktów i kanalików łzowych, gdzie uchodzą do woreczka łzowego. Mięsień ten unaczyniony jest z gałązki tętnicy twarzowej, skroniowej powierzchownej oraz nadoczodołowej. Unerwiony jest przez gałęzki skroniowe i jarzmowe nerwu twarzowego,
Mięsień marszczący brwi. Jest to wąski i mały mięsień położony obok nasady nosa. Rozpoczyna się on na części nosowej kości czołowej. Włókna biegną nieco ku górze i ku stronie bocznej. Krzyżują się z włóknami mięśnia okrężnego oka oraz brzuśca czołowego, mięśnia potyliczno-czołowego i kończą się w skórze nieco powyżej brwi. Mięśnie obu stron działają zwykle wspólnie. Mięsień pociąga skórę do wewnątrz nieco ku dołowi, wytwarza dwa, trzy fałdy pionowe między brwiami. W przeciwieństwie do brzuśca czołowego, mięśnia potyliczno-czołowego, który powoduje fałdy poziome. Skóra jak wachlarz występuje nad okiem, ochraniając je np. przed promieniami słońca. Grzyb twarzy, mięsień marszczący oka, powoduje wyraz złości, zniecierpliwienia czy cierpienia. Jest on unerwiony z gałązek skroniowych nerwu twarzowego siódmego. Mięsień podłużny. Tak samo jak poprzednie, jest mięśniem parzystym. Jest to mięsień mały, wydłużony w kierunku pionowym, położony w okolicy międzyżebrowej, poniżej brzuśca czołowego mięśnia potyliczno-czołowego. Mięsień ten rozpoczyna się na kości nosowej, powyżej części poprzecznej mięśnia nosowego. Włókna obu mięśni biegną ku górze, stykając się i kończąc się w skórze gładzizny. Włókna ścięgniste łączą mięsień podłużny z brzuścem czołowym mięśnia potyliczno-czołowego, choć nie jest on przedłużeniem tego ostatniego. Mięsień kurcząc się pociąga skórę ku dołowi i wywołuje jeden lub kilka poprzecznych fałdów u nasady nosa, nieraz nieco wypukłych ku dołowi. Łączą się one zwykle z marszczeniem brwi i wyraz twarzy ma wówczas coś groźnego i agresywnego. Mięsień podłużny jest antagonistą brzuśca czołowego mięśnia potyliczno-czołowego. Ostatni pociąga skórę ku górze, natomiast mięsień podłużny ku dołowi. Zespół trzech mięśni, okrężnego oka, marszczącego brwi i podłużnego nosa, stanowi ochronę oka, ponieważ skóra tym bardziej uwypukla się nad szparę powiek, im silniej mięśnie współpracują. Mięsień jest unerwany z gałązki skroniowej nerwu twarzowego, która występuje spod mięśnia okrężnego oka. Mięśnie otoczenia szpary ust. Mięśnie przebiegające dookoła szpary ust, zależnie od kierunku włókien i ich czynności, można podzielić na mięśnie biegnące okrężnie dookoła ust, są to zwieracze, i mięśnie dochodzące do ust przeważnie promieniście, i są to dźwigacze. Do grupy pierwszej należy jeden tylko zwieracz, mięsień okrężny ust, do grupy drugiej liczne mięśnie dochodzące do warg, czy to do góry, czy to od góry, czy to od dołu. Mięsień obniżacz wargi dolnej, jest to płaski, czworokątny mięsień położony poniżej szpary ust. Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu dolnym brzuchwy, powyżej przyczepu mięśnia obniżacza kąta ust, nieco do boku od guzka bródkowego. Poza tym znaczna liczba włókien stanowi bezpośrednie przedłużenie włókien mięśnia szerokiego szyi. Jest to dowodem genetycznego związku obu mięśni. Włókna biegną skośnie ku górze i przyśrodkowo, w tym samym kierunku co włókna mięśnia szerokiego i kończą się w skórze wargi dolnej. Mięsień ten obniża wargę dolną, uwypukla ją i pogrubia. Jest unerwiony z gałęzi brzeżnej żuchwy nerwu siódmego. Mięsień bródkowy jest to mięsień mały, krótki, stożkowaty, położony na bródce przyśrodkowo od mięśnia obniżającego wargę dolną. Jest on ustawiony strzałkowo, kierując się od żuchwy do skóry bródki. Mięsień bródkowy rozpoczyna się na łękach zębodołowych dolnych siekaczy i kła. Włókna są skierowane strzałkowo oraz poziomo do przodu i kończą się w skórze bródki. Liczne włókna mięśni obu stron łączą się i krzyżują w linii pośrodkowej. Mięsień ten podnosi uwypuklenie bródki i wargę dolną, nadając twarzy wyraz nadąsany. Jak to widzimy u osób w chwili, zbiera im się na płacz. Pogłębia on bruzdę bródkowo-wargową. Jest on unerwiony tak jak poprzedni mięsień, to znaczy z gałęzi brzeżnej żuchwy nerwu siódmego. Mięsień obniżacz kąta ust. Jest mięśniem płaskim, trójkątnym, położonym między żuchwą a kątem ust, najbardziej powierzchownym ze wszystkich dotychczas opisanych. Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu żuchwy od guzka bródkowego do poziomu pierwszego zęba trzonowego między przyczepami mięśnia obniżającego wargę dolną a mięśniem szerokim.
Włókna biegną silnie zbieżnie ku górze i kończą się w węźle mięśniowym kąta ust. Węzeł ten tworzą krzyżujące się włókna mięśnia jarzmowego większego, dźwigacza kąta ust i mięśnia obniżacza kąta ust. Z węzła mięśniowego część włókien biegnie dalej w obręb wargi górnej i kończy się w skórze bocznej połowy wargi. Mięsień obniżacz kąta ust pociąga kąt ust ku dołowi i wyprostowuje bruzdę nosowo-wargową. Mięsień ten nadaje twarzy wyraz smutku, cierpienia, przybicia czy niesmaku. W razie obustronnego skurczu szpara ust przybiera kształt łuku wypukłego ku górze. Jest on unerwiony z gałęzi policzkowej nerwu twarzowego. Mięsień śmiechowy stanowi pęczek włókien mięśniowych, przebiegających poprzecznie i osobniczo bardzo zmiennych, który oddzielił się od mięśnia obniżacza kąta ust. Tak samo jak mięsień obniżający przebiega on zupełnie powierzchownie nad włóknami mięśnia szerokiego, podążającymi do kąta ust. Mięsień ten rozpoczyna się na powięzi przyuszniczej i żwaczowej, stąd jego włókna biegną zbieżnie w kierunku przyśrodkowym i kończą się w węźle mięśniowym kąta ust wraz z mięśniem obniżaczem kąta ust i mięśniem jarzmowym większym. Przy ustalonym kącie ust mięsień śmiechowy u niektórych osób wywołuje w skórze policzka zagłębienie, tzw. dołek śmiechowy. Ponieważ towarzyszy śmiechowi, czasem występuje on jednostronny. Jeżeli mięsień kurcząc się zbliża do siebie oba swe końce, poszerza szparę ust i równocześnie może wytwarzać dołek śmiechowy. Przy ustalonym początku mięśnia, przyczepiającym się do powięzi przyuszniczej i żwaczowej, pociąga kąt ust w kierunku bocznym, nie wywołując dołka. Jest on unerwiony tak jak obniżacz kąta ust włóknami policzkowymi nerwu twarzowego. Mięsień jarzmowy większy jest najsilniejszym i najbardziej powierzchownie położonym mięśniem wyrazowym. Rozpoczyna się na powierzchni policzkowej kości jarzmowej, włókna jego biegną skośnie ku dołowi oraz przyśrodkowo i kończą się w węźle mięśniowym kąta ust. Znaczna część włókien kieruje się w obręb mięśnia okrężnego ust. Mięsień jarzmowy większy współpracuje z mięśniem śmiechowym. Jest on właściwym mięśniem śmiechu. Skurcz jego pociąga kąt ust ku górze i bocznie, odsłaniając zęby górne oraz nadając charakterystyczny esowaty kształt bruździe nosowo-wargowej. Twarz się poszerza, promieniste bruzdy w kącie bocznym oka pogłębiają się. Jest on unerwiony z gałęzi policzkowej nerwu twarzowego. Dźwigacz wargi górnej jest położony ku bokowi od poprzedniego. Rozpoczyna się on szeroko na brzegu podoczodołowym, powyżej otworu podoczodołowego. Włókna biegną ku dołowi oraz przyśrodkowo, nieco zbieżnie i kończą się w skórze bruzdy nosowo-wargowej, sięgając aż do wargi. Mięsień ten unosi wargę górną. Bruzda nosowo-wargowa przybiera wtedy kształt linii wypukłej ku stronie bocznej, siekacze górne są odsłonięte. Jest on unerwiony tak jak mięsień poprzedni. Mięsień dźwigacz kąta ust jest mięśniem płaskim, trójkątnym, położonym w dole nadkłowy. Mięsień ten rozpoczyna się w dole nadkłowym poniżej otworu podoczodołowego. Włókna biegną ku dołowi nad kłem, niżej otworu podoczodołowego, wchodzą do węzła mięśniowego i kończą się w skórze oraz błonie śluzowej kąta ust. Poza tym mięsień ten łączy się z mięśniem okrężnym ust w obrębie wargi dolnej i z mięśniem obniżaczem kąta ust. Dźwigacz kąta ust unosi ten kąt ku górze i nieco przyśrodkowo. Stanowi on odcinek pętli mięśniowej, którą tworzą obustronnie dźwigacze i obustronne mięśnie obniżacze kąta ust. Pętla biegnie od szczęki do szczęki w obrębie wargi dolnej. Kąty ust są włączone do niej i dzięki temu bardzo ruchome. Jest on unerwiony z gałęzi policzkowej nerwu twarzowego. Mięsień policzkowy jest mięśniem płaskim, rozpiętym między szczęką a żuchwą. Stanowi on podłoże policzka i ogranicza od zewnątrz przedsionek jamy ustnej. Mięsień policzkowy rozpoczyna się linią podkowiastą, która biegnie. Wzdłuż wyrostka zębodołowego szczęki, począwszy od pierwszego zęba trzonowego ku tyłowi, wzdłuż szwu skrzydłowo-żuchwowego i dalej do przodu,
wzdłuż grzebienia policzkowego i na powierzchni zewnętrznej części zębodołowej żuchwy aż do pierwszego zęba trzonowego dolnego. Szew skrzydłowo-żuchwowy jest to silne pasmo włókniste rozpięte między haczykiem skrzydłowym kości klinowej a początkiem grzebienia policzkowego żuchwy. Szew ten może być uważany za smugę ścięgnistą włączoną między mięsień policzkowy biegnący do przodu a część policzkowo-gardłową mięśnia zwieracza górnego gardła biegnącą do tyłu. Szew ten, gdy usta są otwarte, wytwarza fałd błony śluzowej z łatwością wyczuwalne od strony przedsionka jamy ustnej. Biegnąc częściowo równolegle, częściowo krzyżując się w kątach ust, włókna mięśniowe kierują się w obręb wargi górnej i dolnej, przeplatając się z włóknami strony przeciwległej. Jedne włókna kończą się w błonie śluzowej i skórze kąta ust, drugie zaś w błonie śluzowej obu warg. Stanowią one tutaj głęboką warstwę mięśnia okrężnego ust. Mięsień policzkowy wydmuchuje powietrze skupione w przedsionku jamy ustnej. Jest to mięsień trębaczy. W razie jednostronnego porażenia nerwu twarzowego prąd powietrza skośnie wydostaje się z ust i chory nie może na przykład zgasić świecy ustawionej na wprost jego ust. Mięsień ten przyciska policzki do zębów, przyciska kąty ust ku bokom, tym samym poszerza szparę ust. Chroni on błonę śluzową, policzka, przed wciśnięciem się między szeregi zębów, jak również podczas żucia chroni kęsy przed ześlizgiwaniem się z przedsionka jamy ustnej. Jest on unerwiony z gałęzi policzkowej nerwu twarzowego. Mięsień okrężny ust układa się dookoła szpary ust i stanowi podłoże warg. Mięsień okrężny ust powstaje z licznych i różnych układów włókien. Delikatne wiązki prawego i lewego mięśnia rozpoczynają się w węźle mięśniowym kąta ust i biegną łukowato aż poza linię pośrodkową wargi górnej i dolnej, gdzie przeplatają się z włóknami strony przeciwległej. Do tych czterech różnych ćwiartek warg utworzonych przez powyższe włókna dołączają się. Liczne włókna mięśni sąsiednich, promieniście biegnących do szpary ust i są to włókna mięśnia dźwigacza kąta ust, mięśnia jarzmowego większego, mięśnia obniżacza kąta ust, przede wszystkim zaś mięśnia policzkowego. Włókna tego ostatniego zataczają ósemki biegnące przez mięsień policzkowy i okrężny ust. Nie napotkamy włókien, które by biegły dookoła szpary ust, lecz tylko obejmujące nieco więcej niż połowę obwodu górnego lub dolnego. Większość włókien kończy się w skórze, mniejszość w błonie śluzowej warg. Mięsień okrężny ust jest zwieraczem szpary ust. Jest on antagonistą wszystkich mięśni promieniście biegnących do warg, a przede wszystkim mięśnia obniżacza wargi dolnej i mięśni unoszących wargę górną. Gdy kurczą się wiązki położone bliżej szpary ust, część brzeżna, następuje zwężenie czerwieni wargowej i zwrócenie warg do wewnątrz. Gdy zaś kurczą się wiązki położone dalej od szpary ust, część wargowa, występuje ryjowate wywinięcie warg na zewnątrz i poszerzenie czerwieni wargowej, jak na przykład podczas gwizdania czy pocałunku. Warga górna i dolna mogą też pracować oddzielnie. Mięsień okrężny ust bierze również udział w ruchach ust podczas jedzenia czy picia. Nadaje on wargom ich charakterystyczny kształt. Jeżeli gałązka nerwu twarzowego zaopatrująca mięsień zostanie uszkodzona, mięsień tej samej strony jest porażony, kąt ust zwisa ku dołowi i ślina może się z niego sączyć. Jest on unerwiony z gałęzi policzkowych nerwu twarzowego. Mięśnie otoczenia nozdrzy. Mięśnie położone dookoła nozdrzy stanowią kilka drobnych pasm, które należą albo tylko do nosa, albo też do nosa i okolic sąsiednich. Jedne z tych pasm zwężają nozdrza, drugie je rozwierają. Do mięśni przechodzących z otoczenia na nos należy omówiony poprzednio mięsień podłużny oraz dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa. Ostatni dźwigając skrzydło nosa ku górze rozwiera nozdrza. Jest on synergistą części skrzydłowej mięśnia nosowego i antagonistą części poprzecznej tego mięśnia, które wraz z mięśniem obniżaczem przegrody stanowią właściwe mięśnie ruchomej części nosa zewnętrznego. Mięsień nosowy jest to mięsień płaski, trójkątny, położony na bocznej i tylnej stronie skrzydła nosa. Jak już zaznaczono, składa się on z dwóch części, poprzecznej i skrzydłowej, które mają wspólny przyczep początkowy. Mięsień nosowy rozpoczyna się na łękach zębodołowych górnych kła i bocznego siekacza.
część poprzeczna, układa się w bruździe nosowo-wargowej, następnie rozchodzi się wachlarzowato i przechodzi w płaskie rozcięgno na grzbiecie nosa chrzęstnego. Obustronne rozcięgna łączą się ze sobą. Część skrzydłowa po krótkim przebiegu kończy się na bocznym i tylnym brzegu skrzydła nosa. Mięsień obniżacz przegrody powstaje przez odszczepienie się obwodowych pączków włókien od mięśnia okrężnego ust wargi górnej. Jest to mały, płaski mięsień położony pod nosem ściśle przyśrodkowo od poprzedniego. Rozpoczyna się on na łęku zębodołowym górnego siekacza bocznego i kończy się na dolnym brzegu części błoniastej przegrody nosa oraz na tylnym brzegu skrzydła nosa. Część poprzeczna mięśnia nosowego, kurcząc się, pociąga ruchomą część nosa ku dołowi i zwęża nozdrza, podobnie jak mięsień obniżacz przegrody, który ją pociąga ku dołowi. Część skrzydłowa pociąga nozdrza w dół i bocznie, przyczyniając się do rozwierania nozdrzy, choć silniejszym rozwieraczem jest mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa. Mięśnie małżowiny usznej. Małżowina uszna ma podwójny układ mięśniowy. Jedne mięśnie są to malutkie pasemka rozpoczynające się i kończące na chrząstce małżowiny. Z mięśniami tymi zapoznajemy się przy opisie narządu przedsionkowo-ślimakowego. Drugie to trzy mięśnie uszne: przedni, górny i tylny. Mięśnie te przyczepiają się do małżowiny tylko jednym końcem, a drugim przechodzą w powięzie sąsiednie. Układ ten, w przeciwieństwie do większości ssaków, jest u człowieka w stanie zaniku. Na ogół mięśnie te są bardzo słabe i bardzo zmienne. Mięsień uszny przedni jest to płaski, trójkątny mięsień położony do przodu od małżowiny. Rozpoczyna się on na czepcu ścięgnistym i blaszce powierzchownej powięzi skroniowej. Włókna biegną ku tyłowi i nieco ku dołowi i kończą się na brzegu przednim małżowiny. Mięsień uszny górny, tak samo jak poprzedni, jest to płaski, trójkątny, położony wachlarzowato powyżej małżowiny usznej mięsień. Odpowiada on mięśniowi skroniowo-ciemieniowemu. Rozpoczyna się na czepcu ścięgnistym. Włókna biegną zbieżnie ku dołowi i kończą się na powierzchni przyśrodkowej chrząstki małżowiny. Mięsień uszny tylny jest mięśniem podłużnym położonym za małżowiną. Rozpoczyna się na wyrostku sutkowatym kości skroniowej i na kresie karkowej górnej. Włókna biegną równolegle do przodu i kończą się w ścianie tylnej małżowiny na wyniosłości muszli. Mięśnie uszne jako zanikowe nie są na ogół czynne. Tylko bardzo niewielu ludzi może dowolnie nieco poruszać uszami. Mięśnie te pociągają małżowinę do przodu, ku górze i ku tyłowi. I ja jestem w stanie to potwierdzić, ponieważ ja na przykład potrafię ruszać uszami. Mięsień uszny przedni i przednia połowa mięśnia usznego górnego są unerwione przez gałęzie skroniowe nerwu twarzowego. Mięsień uszny tylny i tylna połowa mięśnia usznego górnego są unerwione przez nerw uszny tylny, gałąź nerwu twarzowego. Mięśnie żucia. Mięśniami żucia nazywamy cztery pary mięśni, których czynność polega wyłącznie na poruszaniu żuchwy w celu chwytania, przecinania i rozcierania pożywienia, co w mowie potocznej nazywamy żuciem. Mięśnie te wykonują swe czynności poprzez obniżanie i unoszenie żuchwy, wysuwanie i cofanie jej, czyli żuchwy, przez boczne ruchy żuchwy. Mięśnie żucia tworzą jednak nie tylko jedną wspólną grupę czynnościową, ale również wspólną grupę rozwojową, gdyż, tak jak już wspomniano, pochodzą z mięśniówki pierwszego łuku skrzelowego i są zaopatrzone nerwem tego łuku, trzecią gałęzią nerwu trójdzielnego. Mięsień skroniowy jest największym i najsilniejszym mięśniem żucia. Jest on położony w dole skroniowym, który całkowicie wypełnia. Ma on kształt wachlarza, którego rączka odpowiada wyrostkowi dziobiastemu żuchwy, a podstawa jest skierowana ku górze i do tyłu. Mięsień ten rozpoczyna się na kresie skroniowej dolnej, na ścianie przyśrodkowej dołu skroniowego aż do grzebienia podskroniowego, na powierzchni wewnętrznej powięzi skroniowej, wreszcie nieliczne włókna rozpoczynają się na łuku jarzmowym. Przednie włókna mięśnia przebiegają pionowo, tylne prawie zupełnie poziomo. Wszystkie zbiegają się ku dołowi i przechodzą w płaskie, silne ścięgno. Ścięgno to, kierując się do wewnątrz od łuku jarzmowego, kończy się na wyrostku dziobiastym żuchwy, obejmując go obustronnie.
Ponieważ włókna mięśniowe rozpoczynają się zarówno na kości, jak i na powięzi, dochodzą więc z obu stron pierzasto do ścięgna, które w znacznej części mięśnia znajduje się wewnątrz niego. Toteż mięsień skroniowy składa się z wielkiej liczby włókien i ma duży przekrój fizjologiczny. Włókna poziome tylnej części mięśnia cofają wysuniętą żuchwę i ta część mięśnia działa przeciwnie w stosunku do mięśnia skrzydłowego bocznego. Wszystkie włókna całego mięśnia, kurcząc się, podnoszą żuchwę i obracają nieco na zewnątrz oraz zaciskają zęby. Działanie mięśnia jest największe z chwilą zamykania się szczęk, ale i wtedy, kiedy zęby przylegają do siebie. Włókna mięśniowe nie są maksymalnie skrócone i mogą jeszcze dalej się kurczyć. Na tym nadmiarze polega istota żucia. Mięsień skroniowy jest najsilniejszym mięśniem żucia. Podczas silnego żucia można obserwować jego pracę poprzez skórę w okolicy skroniowej. Jest on unerwiony z nerwów skroniowych głębokich, odchodzących od trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego. Mięsień żwacz jest mięśniem krótkim, grubym, kształtu czworobocznego, położonym na powierzchni bocznej gałęzi żuchwy. Mięsień żwacz składa się z dwóch części, które tylko z tyłu i u góry wyraźnie są od siebie oddzielone. Część powierzchowna jest dłuższa i szersza. Rozpoczyna się ona długim i silnie zazębionym ścięgnem na dolnym brzegu kości jarzmowej i łuku jarzmowego aż do szwu skroniowo-jarzmowego. Włókna biegną skośnie ku tyłowi oraz do dołu i kończą się na powierzchni bocznej dolnej części gałęzi i kąta żuchwy, sięgając aż do guzowatości żwaczowej. Część głęboka, słabsza, rozpoczyna się włóknami mięśniowymi na tylnej części łuku jarzmowego i sięga prawie do stawu skroniowo-żuchwowego. Włókna biegną prosto ku dołowi i łączą się z włóknami części powierzchownej. Tylko część włókien części głębokiej przyczepia się samodzielnie nieco powyżej do gałęzi żuchwy. Od tyłu można wnikać między obie części, tak jak to kiedyś, tak jak do kieszonki. Wypełniona jest ona luźną tkanką łączną, która ułatwia przesuwanie się obu części względem siebie. Mięsień żwacz, tak samo jak mięsień skroniowy, unosi żuchwę i obraca ją nieco do boku. Mięsień jest unerwiony przez nerw żwaczowy, gałąź nerwu trójdzielnego, który wraz z naczyniami żwaczowymi przechodzi przez wcięcie żuchwy i wnika do powierzchni wewnętrznej mięśnia. Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy jest położony do wewnątrz od gałęzi żuchwy. Jest to mięsień gruby, czworoboczny, biegnący od wyrostka skrzydłowatego do żuchwy. Mięsień ten rozpoczyna się krótkim ścięgnem w dole skrzydłowym kości klinowej, na wyrostku piramidowym kości podniebiennej i na małym, przylegającym odcinku wyrostka podniebiennego szczęki. Włókna biegną równolegle ku dołowi, do tyłu i nieco do boku, kończąc się na powierzchni przyśrodkowej kąta żuchwy i w jej otoczeniu. Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy unosi żuchwę, współdziała więc z mięśniem żwaczem i mięśniem skroniowym. Również i on, jak i oba poprzednie mięśnie żucia, kurcząc się jednostronnie, obraca żuchwę nieco na zewnątrz. Jest on unaczyniony z gałęzi, unerwiony, przepraszam, z nerwu skrzydłowego przyśrodkowego, odchodzącego od trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego. Mięsień skrzydłowy boczny, położony na zewnątrz od poprzedniego, znajduje się w dole podskroniowym. Jest to mięsień gruby, kształtu trójściennego greniastosłupa, którego podstawa jest skierowana do podstawy czaszki, wierzchołek zaś do stawu skroniowo-żuchwowego. Mięsień skrzydłowy boczny ma dwie głowy. Głowa górna, mniejsza, płaska, rozpoczyna się na grzebieniu podskroniowym i powierzchni podskroniowej skrzydła większego kości klinowej. Głowa dolna, okrągława, rozpoczyna się częściowo na powierzchni zewnętrznej blaszki bocznej wyrostka skrzydłowatego, częściowo zaś na powierzchni podskroniowej szczęki. Włókna biegną poziomo i zbieżnie do tyłu oraz do boku i kończą się w dołku skrzydłowym wyrostka kłykciowego żuchwy. Włókna głowy górnej przyczepiają się częściowo również do powierzchni przedniej torebki stawowej i krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego. Równoczesny skurcz obu mięśni skrzydłowych, bocznych, wysuwa żuchwę do przodu i wtedy główka stawowa wraz z krążkiem stawowym ustawiają się obustronnie pod guzkiem stawowym. Jednocześnie z tym ruchem do przodu oba mięśnie skrzydłowe boczne rozwierają nieco szczęki. Skurcz jednostronny skręca żuchwę do wewnątrz. Przy jednostronnym skurczu główka tej samej strony, np. prawa, przesuwa się do przodu,
drugostronna, na przykład lewa, pozostaje na miejscu i żuchwa wykonuje ruch obrotowy dookoła osi pionowej przez pozostającą w panewce główce, w tym wypadku lewą. W wyniku tego ruchu bródka przesuwa się w stronę przeciwległą, na przykład lewą. Jeżeli oba mięśnie skrzydłowe boczne kurczą się na przemian, bródka przesuwa się na przemian to na prawo, skurcz lewego mięśnia, to na lewo, skurcz prawego mięśnia. W ruchu tym powierzchnie żucia zębów trzonowych obu szczęk ocierają się o siebie. Przykładając palec do przodu od małżowiny usznej poniżej łuku jarzmowego, wyczuwamy wyraźnie, a często nawet widzimy przez skórę, wysuwanie się i wsuwanie głowy żuchwy do dołu żuchwowego podczas czynności mięśnia. Tylna część mięśnia skroniowego jako antagonisty mięśnia skrzydłowego bocznego cofa wysuniętą żuchwę. Mięsień ten jest unerwiony z nerwu skrzydłowego bocznego odchodzącego od trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego. Wraz z tym filmem kończymy omawianie układu mięśniowego i po raz kolejny będę wdzięczny za wszystkie polubienia, komentarze, subskrypcje, udostępnienia i do usłyszenia w następnym odcinku, który otworzy cykl omawiania w tym wypadku już stawów, ich ruchomości, ich działania, ich więzadeł. I tam zajmiemy się również trochę urazami w kontekście fizjoterapii. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia.